Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego elementu, czyli Bendix rozrusznika, także zapraszam. W pierwszej kolejności omówmy sobie jego budowę, taką, abyście wiedzieli, jak to działa. Tutaj mamy zębatkę, która jest na stałe połączona z tym wałkiem. Można ją później chyba wyprasować, będziemy to sprawdzać. I tutaj mamy ten element, który właśnie ma w środku taki gwint i on się porusza po gwincie z tego wałka. Ten element obraca się gwałtownie i szybko. Pod wpływem tego w środku rozciągają się takie ciężarki odśrodkowe, które lekko unoszą nam ten element, żeby Wam to pokazać. On troszkę się rusza tutaj sam w sobie i później jak on się tu poruszy w tym momencie, później lekko się przekręca i zabiera nam przeciwtalerz z skutera. Czyli łączy się z tym elementem, dosuwając się i obracając wał korbowy. Tu ważne są trzy rzeczy, żeby sprawdzić. Pierwsza rzecz to są te zęby, czy nie są uszczerbione, czy nie są tak objechane jak tutaj. Widzicie, one są pod kątem tak przykoszone, takiego czegoś nie powinno być. To już ten Bendix kwalifikuje do wymiany, dlatego również robię ten filmik. Kolejna rzecz są tutaj te zęby, muszą być wszystkie, również nie mogą być objechane. Tutaj ten wałeczek, gdzie znajduje się jedna tulejka od bloku silnika, druga tulejka od pokrywy, również nie może być wytarty, ponieważ Bendix nie będzie równo pracował, źle będzie się obracał, będzie się ślizgał na zębach itd., itd., ponieważ nie będzie osiowości tych zębów. Kolejną rzeczą bardzo ważną za powracaniem Bendixa jest ta sprężynka z podkładką. To musi tak chodzić, nie może być, że się zatnie, zostanie Wam w tym miejscu, ponieważ później będziecie mieli takie różne stuki, gdy Wam skuter odpali. I jak to działa? Już Wam pokazuję i demonstruję. W tą stronę nic się nie dzieje, bo w tą nam nie wejdzie, w tamtą nam jedynie ciągnie. Nic się nie dzieje. W drugą stronę. Tak to właśnie funkcjonuje. Dobrze, to teraz sobie to rozbierzmy. Musimy tą podkładkę z tą tulejką dać w dół. Odsłonił nam się taki pierścień. Niestety musimy go zdewastować, wypiąć brutalnie. Ok, mamy go wypięty. Najpierw jest tak, podkładka, ona jest z dwóch stron inna, żeby się dopasowała do tego kołnierza i w ten sposób ją montujemy. Do tej tulejki wchodzi właśnie ta sprężynka, w ten sposób. I kolejno jest taka tulejka odwrotna do tej, która to pracuje w tej tulejce. W ten sposób to pracuje i na to przychodzi taka podkładka od góry. Ok, teraz możemy sobie wyjąć to. Tutaj widzimy gwint, mamy taką obudowę tych od ciężarków i ten element ma w środku gwint. Jak się przyjrzycie dokładnie, widać? Widać. I to sobie chodzi po tym, tak? Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj mamy ciężarki, które są złączone taką sprężynką. Teraz sobie to rozbierzemy, aczkolwiek na początku wypniemy ten pierścień, który jest na dole. Trzymajcie kciuki. O, wyszło. Z tyłu mamy pierścień taki. Następnie jest taka podkładka. I tutaj mamy te ciężarki. One pod wpływem obrotu właśnie tego elementu wychodzą na zewnątrz. Tak. Zdejmujemy te ciężarki. Widać, to z tym się rusza. No i tego elementu raczej już nie rozbierzemy sobie. Może to jakoś trzeba wyplasować, nie wiem, a jak nie wiem, to się nie wypowiadam. Zakładamy z powrotem ciężarki. Zakładamy tą sprężynkę. Niestety w takich rękawiczkach ciężko się to robi. Zakładamy teraz tą podkładkę. Ten pierścień zabezpieczający działa. Teraz to wchodzi w to. Teraz ten element w dół. Następnie sprężyna, ten mniejszy element.
ta podkładka. Trzymamy w dole, na dole, wciskamy ten pierścień. Ok, jest wciśnięty. Teraz go trzeba pozaginać. I jest już gotowy, złożony. Dalej nie ma sensu rozbierać go, bo po pierwsze nie będzie Wam to potrzebne do życia. Wiecie zasady działania, jak to działa. A po drugie sam nie wiem, jak to rozebrać. Jeśli ktoś umie, niech napisze w komentarzu, zrobi zdjęcia, filmik. Byłbym wdzięczny, także na razie.